Partnerem medialnym programu jest Antyradio. Sponsorami programu są marka ADBL, producent profesjonalnych kosmetyków samochodowych. Rent 69. Chcesz wynająć samochód? Zadzwoń, my się wszystkim zajmiemy. Ośrodek szkolenia dronedu.pl. Niezależny serwis samochodowy klasy premium. Witajcie w Motośladzie. Dziś w programie spotkaliśmy Arka Lindnera, który opowie o swoim ulubionym rajdzie w Polsce. Poznacie Marcina i jego Suzuki DR350. Jacek z czasopisma Motocyklista zda relację ze zlotu Legenda Stara. Enrico pokaże, jak wygląda wietnamska stacja benzynowa. Arka znacie już chociażby z Płocka, gdzie pojawiliśmy się na imprezie, opowiadał o swoim łódzkim klubie, który prowadzi, uczy ludzi jeżdżenia na quadach, na motocyklach, ogólne szaleństwo. Zwykle pojawia się na imprezach zagranicznych, ale ceni sobie bardzo jedną imprezę, która odbywa się w Polsce. Co to za impreza, Arku? No, jedna z najciekawszych imprez odbywających się w Polsce, jest to Breso Poland. Fantastyczna impreza organizowana przez Bułgara Aleksa Kowaczewa, która to od wielu lat tak naprawdę przemierzała i tereny niemieckie i kończyliśmy właśnie w Żeganiu zazwyczaj w Polsce. I jest taka nowa odsłona tak naprawdę tej imprezy, ponieważ okazało się, że Polski Związek Motorowy, dostrzegając właśnie tę fantastyczną organizację na wysokim poziomie, która przyciągała tak naprawdę z całej Europy zawodników, dogadali się z Aleksem i już w tym roku była zrealizowana w Żeganiu pierwsza runda Pucharu Polski oraz Pucharu Europy w rajdach Baja właśnie przez Aleksa dla Polskiego Związku. Także normalnie punktowana w Pucharze Polski. Ja dodam, że nie dość, że oni się charakteryzują świetną organizacją, na najwyższym poziomie, mają ogromne doświadczenie, to przede wszystkim robią to na tych naszych terenach. Mają dogadane i w Drawsku, na poligonie miejsca, gdzie mogą z tego korzystać, tak samo w Żeganiu. I to są przepiękne. Zmierzyłem tyle miejsc na świecie i u nas naprawdę my mamy tak fantastyczną tą przyrodę, no niestety często niedostępną właśnie, bo wojsko tym dysponuje, ale oni wiedzą, jak to przejąć i udostępnić dla zawodników, także to jest przefantastyczny rajd. Do tego wszystkiego mamy klimat specyficzny. Powiem tak, na pustyni nie wiadomo, czego się spodziewać. W Polsce bywa różnie. Na ostatniej imprezie było niezbyt śmiesznie. No, rozmawialiśmy właśnie tutaj o takim kontraście pomiędzy pustynną aurą, gdzie jest po prostu pot i samo słońce, tak. A ostatnim moim rajdem, przynajmniej na Breslau Poland, kiedy to przez 7 dni praktycznie non-stop padał wielki deszcz, kałuże były niemalże jak rzeki, bo nie wiem, ci, którzy znają charakterystykę drawskiego poligonu, to wiedzą, o czym ja mówię. No i praktycznie ja się czułem, jakbym motorówką się ścigał i nigdy tego nie zapomnę, bo to też ważny był tutaj hart ducha. Wszyscy zawodnicy mieli wielkie problemy i techniczne, i fizyczne, żeby to wszystko przemierzyć i też ciężkie terenowe tak naprawdę. No było to ogromne wyzwanie, ja nigdy tego nie zapomnę. Myślę, że jak jakikolwiek człowiek z Dubaju, który by tu przyjechał się ścigać i tak dalej, to przeżegnałby się 3 razy ogólnie. No. Także polecamy na pewno, jest to bardzo fajna marka i warto jechać i póki jeszcze są udostępniane te tereny, to warto z tego korzystać. Także zapraszam Was wszystkich na rajdy Baja i to są, możemy się ścigać motorami, quadami, fantastyczne wydarzenie. Kwestia techniczna drobna, samochody terenowe, takie naprawdę do offroadowej jazdy mają pobór powietrza z noska wysoko zawieszonego, czy w przypadku quadów to się też zdarza? Mają snorkle tak zwane bardzo wysoko nad kabiną. Kłady, my też mamy snorkle wystawione, żeby mogły oddychać i brodzić tak naprawdę w większej głębokości. Największy problem mają motory, no bo z motorów tutaj tak naprawdę nie zaszalejesz. Ale ja osobiście widziałem wielu zawodników, którzy sobie fantastycznie dawali z tym radę i potrafili przejechać te 2000 km w takich warunkach i na niezłym tempie. Także da się. Czy jechali tam ludzie, których ty wyszkoliłeś w swoim klubie? To znaczy teraz już jeżdżą, może nie powiem, że wyszkoliłem, ale... Zaraziłeś.
No, to można tak powiedzieć, zainspirowałem może, żeby brali udział właśnie w takich rajdach. Tu chłopaki na pewno by się zdziwili, jakbym coś powiedział, że ja ich uczyłem czegokolwiek, ponieważ to są zawodnicy też doświadczeni i jest sporo naszych klubowiczów, którzy tam jeżdżą. Ale... Dobra, ale masz tam też młodzież. No, tam jeszcze nie, ponieważ to są rajdy, gdzie tu już od pewno... Nie, ale mówię o twoim klubie. A, mój klub to jak najbardziej, tak. To, ale to jest rajd już długodystansowy, tutaj musisz być pełnoletni, a młodzież startuje w rajdach cross country, w zawodach cross country, w zawodach super enduro i tak dalej, zazwyczaj w juniorach albo w młodzikach, także no to jest jeszcze inny etap. No to może przed nimi właśnie te dokonania, o których teraz mówimy. Tak, jak najbardziej, to jest następny etap, jeżeli już zazwyczaj każdy zawodnik, który wyjeździ się tutaj właśnie w tych takich torowych zawodach, no to zazwyczaj potem już drogę prowadzi właśnie przez maratony. A gdyby ktoś chciał zacząć tę karierę, szansę jeżdżenia w tego typu bardzo poważnych imprezach, to powinien zacząć od zera, czyli od nauki jazdy, od zdobycia tego hartu ducha. Jeżeli przyjedzie do ciebie taki no, młody człowiek, który postanowił się ścigać, to co ma zrobić i gdzie ma się zgłosić? No, przez społecznościowe portale zapraszamy do kontaktu z naszym klubem. Już my dalej poprowadzimy. Ogólnie zależy na jakim sprzęcie, jaki młody czy stary człowiek, ale zazwyczaj po prostu przede wszystkim zapraszamy go do swojej naszej rodziny wspólnej i mamy tam treningi. Oprócz tego mamy takie po prostu freeridy, czyli sobie tam spotykamy się na pojazdówki i tak dalej. I zawsze jest to w połączeniu z doświadczonymi zawodnikami, czyli ci młodzi mogą się dopytać, popatrzeć i wystarczy, że kilka treningów razem odbędą, na przykład tak po prostu na jakichś takich niedzielnych pojazdówkach i już jest to progres zawsze. Także no, od tego warto zacząć. Potem zawody bym proponował pierwsze, czy to motor właśnie, czy quad. Jest tego bardzo dużo, bo w każdym województwie są organizowane tutaj całkiem nieźle się to z powrotem zaczęło jakby no, rozwijać, kręcić, tak, bo coraz większe zainteresowanie. No a potem, jeżeli ktoś złapie tego bakcyla, no to już jest choroba nieuleczalna. A, żeby zacząć, no to trzeba do kogoś się zgłosić albo poprosić kogoś, żeby troszeczkę pomógł. Tutaj pojawia się napis, pod którym znajdziecie tego sympatycznego człowieka i z pewnością pomoże wam w tym, żebyście doprowadzili swoją umiejętność jazdy do perfekcji. Dzięki ci bardzo. Dzięki, na razie. Sponsorami programu są... Marka ADBL, producent profesjonalnych kosmetyków samochodowych. Rent 69. Chcesz wynająć samochód? Zadzwoń, my się wszystkim zajmiemy. Ośrodek szkolenia dronedu.pl. Niezależny serwis samochodowy klasy premium. To będzie bardzo krótka, aczkolwiek esencjonalna historia człowieka związana z człowiekiem, jego motocyklem, jego planami, no i miłością akurat do tego modelu. Marcin, kiedy to się zaczęło? Skąd akurat pomysł na tego typu sprzęt? Wiesz co, zaczęło się bardzo dawno, bo pewnie nie mam jakiejś oryginalnej historii. Zaczęło to się, jak byłem chłopakiem, miałem tam 12-13 lat, pierwsze motorynki, potem Simpson S51, ale enduro. Więc tutaj jak gdyby podobny model. A później cóż, chwila przerwy. No i szukałem starszego motocykla enduro, aby móc połączyć jazdę lekką, offroadową i do tego jazdę po mieście. Wiesz, to jest zabawna historia, ponieważ ludzie czasami idą w kierunku potężnych pojemności. Wydaje się, że jak nie masz litra, to nie pojedziesz, no przynajmniej 750. To jest 350 i to naprawdę dająca sobie świetnie radę zarówno w mieście, jak i w terenie i w trasie. W zupełności. To jest 350, faktycznie ona ma tam około 30 koni, ale naprawdę zestopniowana skrzynia biegów jest idealnie pod to. Wiadomo, nie jest to demon prędkości, ale naprawdę do 100 km na godzinę daje radę. Wiesz, poznałem cię w dość ciekawej sytuacji, bo zauważyłem motocykle, paru fajnych ludzi. Pomyślałem sobie, pogadamy przez chwileczkę. Okazało się, że jest taka paczka, która z tobą funkcjonuje i jeździ. Możesz przy okazji pozdrowić. Jak najbardziej. Pozdrawiam szwagrów. To jest Robert i Tomek, jak najbardziej. To są chłopaki, z którymi najczęściej jeździmy, ale generalnie
No, musimy robić to częściej, bo nie robimy tego niestety zbyt często ostatnio. No wiesz, to jest wynikowa tego, że właściwie mówią, że nie ma złej pogody dla motocyklisty, ale lato roku 2019 było potwornie upalne. Nie sądzę, żebyś jeździł w laczkach, krótkich gatkach, no ale jakoś się na motocykl trzeba ubrać. Widziałem w twojej piwnicy jakieś bardzo piękne kombinezony. Co to jest? Wiesz co, to jest taka ciekawa historia. Zawsze chciałem mieć fajną kurtkę Lucky Strike'a. To jeszcze jak gdyby temat z młodości. Znalazłem taką kurtkę, ale potem szukałem dalej i całkowicie przez przypadek natrafiłem na kombinezon, który jest oryginalny firmy Dynes. Okazuje się, że to jest limitowana edycja. To jest limitowana seria 999 egzemplarzy. To jest dokładnie replika oryginalnego kombinezonu Kevina Schwanza z lat 90., jak ścigał się na swojej RGV-dze. Jeszcze to szkoda byłoby to trochę przeszlifować. No szkoda było, tak. No, wisi, na razie wisi. No dobrze, a teraz zauważyłem w garażu jakiś komplet kół do twojego motocykla. Jakie plany? Słuchaj, kolega namawia mnie bardzo, żeby założyć koła Supermoto, opony bardziej sportowe niż te, które tutaj widać, i zacząć swoje pierwsze próby na torze, podczas dnia otwartego, albo w Radomiu, albo w Poznaniu, no pewnie w Radomiu, bo jest bliżej. Kupiłem, udało się. Dosyć skomplikowana sprawa, bo tak szczerze mówiąc, znawcy tematu wiedzą, że koła Supermoto do DR-ki to jest temat bardzo rzadki. Ale udało się, pojechałem na południe Polski, kupiłem. To kwestia teraz dopasowania dobrych opon, założenia. No i co? Pierwszych szlifów, oby nie, na torze. Wiesz co, powiem jedną rzecz dla naszych widzów, bo jest pewien plan, jest pewien projekt. Na podłodze w twojej piwniczce, Marcin, leży trochę części. Planujesz stworzenie kolejnego motocykla. Mówiłem, że to jest miłość. Szukasz kolejnej DR-y? Tak, wiesz, odkąd kupiłem Tom, przeglądam wszystkie portale aukcyjne i szukam części akcesoryjnych do tej. Troszeczkę ich się nazbierało, natomiast stwierdziłem, że ta jest w bardzo ładnym, oryginalnym stanie i chyba nie warto jej do końca przerabiać. Właśnie, gdyby ktoś z Państwa miał jakieś ciekawe części do DR-y albo całą DR-kę, którą chcecie sprzedać, to napiszcie do mnie prywatnie na Facebooku Oczami Ostrego. Napiszcie to wiadomość dla Marcina, a Marcinowi natychmiast to przekażę. Tam też będziecie mogli pozbyć się pewnych części albo też motocykla, który bardzo przyda się Marcinowi. Marcin, plany na rok 2020 pewnie jakieś są. Mówiłeś o tym, o tych próbach jazdy na torze. A czy jakieś plany wyprawowe też? No to zależy, czy uda się sklecić paczkę, ale jak najbardziej, jak najbardziej. Może gdzieś dalej, w końcu może Mazury. Marcin zdradził mi pewną tajemnicę. Ma takiego znajomego, który kupił DR-kę, wylądował, ale tego już Państwu teraz nie powiem. Kiedyś przy okazji spróbujemy nagrać z nim materiał o jego drobnej wyprawie, która zakończyła się prawie nieporozumieniami rodzinnymi, ale to jak mówię, inna bajka. Marcin, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Gdzie cię nie było? Jesteś na wszystkich możliwych imprezach, na które my nie damy rady dojechać i chwała ci za to, że się pojawiasz, no ale w końcu wszelkie relacje z tych imprez można zobaczyć w magazynie Motocyklista, magazyn motocykli klasycznych, ale dzięki Jackowi także w Motośladzie, bo Jacek poza aparatem zabiera ze sobą też kamerę. Jacek, co tam się działo? Bo to impreza poświęcona Starowi, pięknej polskiej konstrukcji, a przy okazji pojawiło się tam wiele motocykli. Tak, ja w ogóle myślałem, że kiedy zostaliśmy zaproszeni, że to jakaś pomyłka, bo wiesz, legenda stara, my jesteśmy magazynem motocykli, a tu tymczasem okazuje się, że przyjechało masę motocykli z PRL-u, że oni zawsze łączą, to były też samochody z PRL-u, robili fajne zawody, wiesz, jakiś slalom, jakiś konkurs jazdy powolnej, świetna rzecz. To tyle ciekawe, że jeżeli zbierasz motocykle, to dla 10 motocykli wystarczy jeden garaż. Dla 10 starów trzeba mieć halę.
podziwiam Was, dzięki wielkie, że restaurujecie te zabytki polskiej motoryzacji, zarówno samochody, jak i motocykle. To zajrzymy na imprezę. Bardzo się cieszymy, że takie spotkania, takie imprezy są organizowane, bo naszą misją również jest krzewienie i kultury technicznej, i krzewienie historii polskiej motoryzacji. To jest coś bezcennego. Jeśli nie będziemy się o to troszczyć, to się po prostu na przestrzeni dziejów rozmyje. Ja myślę, że to jest bardzo ważne, zwłaszcza w czasach, w których przyzwyczailiśmy się do pojazdów, które są, można by rzec, nienaprawialne przez zwykłego zjadacza chleba, gdzie diagnozujemy pojazd przy pomocy komputera. Natomiast tu dzisiaj mamy do czynienia z innymi zupełnie pojazdami. To są pojazdy, które mają swoje podzespoły naprawialne, które można rzeczywiście w jakimś warsztacie domowym czasem zregenerować. To jest zupełnie, zupełnie inny klimat, zupełnie inny świat, zupełnie inna motoryzacja, inna technika. Są i motocykle, są samochody osobowe, to jest cała praktycznie kultura, prawda? Tak, naszym zamierzeniem od początku było to, aby na zlocie pojawił się pełny przekrój polskiej motoryzacji, zwłaszcza polskiej motoryzacji, choć niewątpliwie zlot jest otwarty i uczestniczą w nim również pojazdy produkowane za granicami Polski. Te pojazdy, które przyjeżdżają do nas i są produkcji polskiej, no, w sposób szczególny zawsze traktujemy, podkreślamy ich szczególną misję w budowaniu tej legendy. Jest to coś w rodzaju również krzewienia kultury technicznej w naszym kraju, takie spotkanie jak to dzisiaj. No to jest ciekawe, bo zawsze naszym spotkaniom zlotowym towarzyszą konferencje. Te konferencje przez 4 lata poświęcone były głównie technice. To były spotkania z konstruktorami dawnej fabryki samochodów ciężarowych w Starachowicach, którzy opowiadali o tym, jak te konstrukcje powstawały. Czasem były to bardzo głębokie tajniki konstrukcji technicznych tych pojazdów, być może nawet nużące dla części odbiorców, ale także ważne dla tych, którzy do dzisiaj tymi starami jeżdżą. Oni potrafili pytać o pewne rozwiązania elementów konstrukcyjnych danego pojazdu, dochodzić pewnych szczegółów, czy wręcz zastanawiać się, czym różni się star wyprodukowany, powiedzmy, rok później. To jest niewątpliwie to, co buduje też taką wiedzę techniczną społeczeństwa. Bardzo się cieszymy, że takie spotkania są organizowane, że jesteśmy tutaj dzisiaj z Wami, no i że zechciał nam poświęcić Pan parę minut i opowiedzieć o tej wspaniałej imprezie. To ja dziękuję, cieszę się, że motocyklista jest także z nami. Zapraszamy za rok. Dziękuję serdecznie. Dziękuję uprzejmie. Sponsorami programu są marka ADBL, producent profesjonalnych kosmetyków samochodowych. Rent 69. Chcesz wynająć samochód? Zadzwoń. My się wszystkim zajmiemy. Ośrodek szkolenia dron.edu.pl. Niezależny serwis samochodowy klasy premium. C'erano i cavalli ed una chiesa. Tanta gente onesta, Sant'Elena. Per caso io notai una ragazza, lei, un angelo veniva verso me.
Co dzisiaj mamy dobrego w kuchni, panowie? Dzień dobry. Oczywiście różne zapachy. Taka kuchnia vista od naszej koledzy. Koleżanka też. Dzień dobry. Czasami lepiej nie patrzy się na co się zje. Oczywiście najedzoni, pojedzenia, niektóre kawy, niektóre papierocha, a niektóre... Come si chiama esto? Pin? Tabacco. A, tabacco. Pumao. Ricardo, chcesz spróbować trochę papierocha? Ja nie palę, już poddałem się. Jestem przeciwny tytoniu. Czy macie punkty do tej stacji benzynowej? Czy macie tą kartę? Bo ten system jest mega nowoczesny. I ten motocykl też, bo... Nie c'era la bomba, ma c'era la bomba. Sì, te è. Ma dove c'è così? La bomba. Very good. Ok. $5. Oczywiście to nie jest Niagara, ale proszę zobaczyć, nasi koledzy, RR, Ricardo i Renato, z Warszawy aż do dziura i niestety chyba prędzej nie będziemy ich zobaczyć. Zapraszamy na premierowy odcinek Motośladu w czwartek o 22. Poprzednie odcinki Motośladu możecie zobaczyć na Facebooku Oczami Ostrego. Sponsorami programu są marka ADBL, producent profesjonalnych kosmetyków samochodowych. Rent 69. Chcesz wynająć samochód? Zadzwoń, my się wszystkim zajmiemy. Ośrodek szkolenia dron.edu.pl. Niezależny serwis samochodowy klasy premium. Partnerem medialnym programu jest Antyradio.